Tak więc historia mojego nicku zaczyna się mniej więcej pod koniec 2013 roku, czyli gdy miałem 11 lat. Początkowo każdy mówił do mnie zwyczajnie po imieniu, bądź po prostu użył jakiegoś zdrobnienia. E, nie posiadałem wtedy Minecrafta Premium, a na serwerach grywałem pod nickiem Grzespy. Ach i to.pl na końcu, to były czasy. Ziemkami grywałem wtedy na serwerach Parkour i jeden z nich po prostu po każdej przegranej ze mną Mówił słowo motherfucker i pewnego dnia zamiast fucker powiedział fager. I po prostu mieliśmy z tego ogromną bekę i stwierdził, że od tamtego momentu będzie na mnie mówił właśnie fager. Tak wiecie, graliśmy, graliśmy, aż w końcu zamiast fager powiedział na mnie fage. I to brzmiało trochę dziwnie, ale tak minęliśmy nad tym, co trzeba tu jeszcze zmienić w tej mojej nazwie. I tak padliśmy właśnie na zarąbisty pomysł, aby po prostu zamienić na końcu literę E na literę A. Tak więc podsumowując, bo nick powstał przez mojego ziomka. No i to tyle. Yo!